Otwieram 19. sesję Rady Miasta Wojcieszów w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Jesteśmy w warunkach szczególnych w związku z panującą sytuacją epidemii. Dlatego też dla ochrony zdrowia i życia Rady uczestniczą w sesji w warunkach domowych. Serdecznie witam pana burmistrza miasta Sławomira Maciejczyka. Witam panią sekretarz, panią skarbnik, witam radcę prawnego, kierowników jednostek podległych oraz witam wszystkich radnych Rady Miasta Wojcieszy. Proszę radnych o wyłączenie mikrofonów. Włączamy wtedy, kiedy jest nam udzielany głos. Sprawdzimy teraz listę obecności. Ja będę wyczytywał, radni będą odpowiadać. Pan Beck Waldemar. Nie ma. Nie ma. Pan Borowski Norbert. Obecny. Obecny. Pan Bratek Marek. Jestem. Pani Brzezierska Danuta. Jestem. Dzień dobry wszystkim. Pani Bujak Bomok Paulina. Jestem. Pan Dumicz Michał. Jestem. Pan Firlej Robert. Jestem. Pani Gabriel Irena. Jestem. Pani Garcarz Izabela. Jest. Pani Hen Małgorzata. Jestem. Pani Lewicka Karolina. Jestem. Ja jestem obecny. Pan Sikorski Tomasz. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Śliwa Jadwiga. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Winczak Krzysztof. Jestem. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 14 radnych. Porządek obrad został radnym dostarczony, ale w tej chwili troszeczkę wejdą drobne korekty, to znaczy uchwała 134 otrzymuje brzmienie. W sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. To raz. I drugie, punkt 7 sprawozdania dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie umieszczony przed punktem 5, czyli po ostatniej uchwale po prognozie wieloletniej. To są takie drobne zmiany. Musimy teraz przystąpić do przegłosowania porządku obrad. Pan Beck Waldemar. Nie ma. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezierska Danuta. Pani Bujak Bomok Paulina. Za. Pan Dumicz Michał. Za. Pan Filler Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Garcarz Izabela. Za. Pani Hen Małgorzata. Za. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Za. Pani Śliwa Jadwiga. Za. I pan Winczak Krzysztof. Za. Dziękuję bardzo. Początek obrad został przyjęty. Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wpłynęły żadne poprawki. Przystępujemy więc do naszego dalszego porządku. W następnym punkcie jest informacja przewodniczącego Rady z pracy między sesjami. I tak 10 marca wpłynęło pismo od pracowników przedszkola publicznego w Wojcieszowie w sprawie zatrudnienia osób do pomocy nauczycielom w grupach. 23 marca wpłynął wniosek o zamontowanie na przekaźniku na Miłku retransmitera do odbioru telewizji naziemnej. 31 marca wpłynęło pismo burmistrza miasta Wojcieszów w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2020.
14 kwietnia wpłynęła informacja z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o terminie składania oświadczeń majątkowych za rok 2020. Na chwilę obecną jeszcze dwóch radnych nie złożyło oświadczenia. Prosiłbym, żeby to dzisiaj jednak dostarczyć. Jest to ostatni dzień. 22 kwietnia wpłynęło pismo od MOPS-u Wojciechowie o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2020. Przechodzimy do następnego porządku. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy mnie dobrze słychać? Tak. Dzisiaj kilka bardzo ważnych spraw. Pierwsza sprawa, uzyskaliśmy dofinansowanie z tarcz antycovidowych na zadanie przebudowa dróg i chodników w gminie Wojcieszów. Zadanie to obejmuje ulicę Wargienną, ulicę Bolesława Chrobrego wokół zabytkowego kościoła przy cmentarzu w Wojcieszowie Dolnym, ulicę Słoneczną chodniki, ulica Górnicza chodnik do basenu i chodnik przy Pino. Koszt całkowity tego zadania to 1 430 000 zł. Uzyskaliśmy 1 106 000 dofinansowania i dzisiaj prowadzimy część tego zadania, ponieważ termin zakończenia tego zadania to jest grudzień 2022 roku. W tym roku wprowadzamy ulicę Wapienną. Pozostałe zadania będą realizowane w roku 2022. Druga sprawa, inicjatywa lokalna. 10 wniosków uzyskało dofinansowanie. Wpłynęło wniosków 11, jeden nie był rozpatrywany, 10 było rozpatrywanych i uzyskało dofinansowanie i są to wnioski takie jak Klub Sportowy Budowlani Wojcieszów, montaż profesjonalnych piłkochwytów na boisku szkolnym i na stadionie miejskim. Drugi wniosek, grupa inicjatywna związana z CBK, wydanie książki kucharskiej pod tytułem Kraina wygasłych wulkanów od kuchni. Czyli mieszkańcy gotują. Trzecie zadanie, stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne Miłek, zakup i montaż metalowych serc na nakrętki. Zadanie czwarte, grupa inicjatywna związana z ośrodkiem szkolno-wychowawczym, impreza sportowo-rekreacyjna, żyją zdrowo na sportowo. Zadanie piąte, wspólnota mieszkaniowa Jana Kochanowskiego 10-12, budowa wiaty śmietnikowej. Wspólnota mieszkaniowa Jana Kochanowskiego 2-4, budowa wiaty śmietnikowej, kolejne zadanie. Wspólnota mieszkaniowa Jana Kochanowskiego 6-8, budowa wiaty śmietnikowej. Zadanie ósme, wspólnota mieszkaniowa ulica Górnica 11-13, remont, przebudowa wiaty śmietnikowej. Zadanie dziewiąte, rodzinny ogród działkowy Miłek w Wojcieszowie, naprawa ogrodzenia zewnętrznego, rozbudowa i modernizacja wiaty biesiadnej. I zadanie dziesiąte, kreatywny Wojcieszów, organizacja imprezy muzycznej, galeria piosenki pięknej, rozbudowa i montaż sceny przenośnej należącej do Urzędu Miasta w Wojcieszowie. Na początku maja będą podpisywane umowy i rozpoczniemy realizację tych zadań. Stan epidemiologiczny w gminie Wojcieszów na dzień 29 kwietnia: zakażonych koronawirusem i na kwarantannie łącznie 18 osób. Teraz te liczby spadają, maksymalnie było to około osób 60 w ciągu ostatniego miesiąca. Szczepienia. W Wojcieszowie zaszczepionych zostało 593 osoby jedną lub dwoma dawkami. To oznacza, że wykonano około 1000 szczepień do dnia dzisiejszego. I sprawa najważniejsza. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej. 26 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert złożonych przez wykonawców i wpłynęły 4 oferty o następujących wartościach. Oferta numer 1 21 milionów 29 tysięcy 1 zł i 31 groszy.
oferta druga 17 868 210 zł. Oferta trzecia 19 259 200 zł i 3 grosze. Oferta czwarta 17 838 130 zł i 31 groszy. Dwie oferty bardzo bliskie siebie, trzecia i czwarta troszeczkę droższe. Natomiast te dwie najtańsze oferty są większe od tych środków, które posiadaliśmy, o 5 300 000 zł. Reasumując, na dzień dzisiejszy mamy dwa wyjścia. Kontynuować temat, czyli zwiększyć środki w budżecie, podpisać umowę i ubiegać się o zwiększenie dofinansowania, lub też unieważnić postępowanie i rozpisać kolejne. Patrząc na to, co się dzieje na rynku i na te oferty dwie, które różnią się o 30 tysięcy i na upływający czas, no myślę, że trzeba podjąć taką decyzję, aby jednak iść dalej i kontynuować realizację tego zadania. Już nowy przetarg to strata kolejnych miesięcy i nie mamy gwarancji, że cena będzie choć trochę niższa niż te dwie oferty, które wpłynęły. Co to oznacza dla naszego budżetu? Na dzień dzisiejszy mieliśmy zaplanowane około 3,4-3,5 miliona kredytów na realizację tego zadania. Możemy ubiegać się o zwiększenie dofinansowania przy tej nowej wartości, czy przy tej jednej ofercie, czy przy drugiej, o kwotę około 3,5 miliona złotych. Możemy ubiegać się o zwiększenie dofinansowania, ale w trakcie, jeżeli będziemy w trakcie realizacji tego zadania. Dlatego też to zadłużenie byłoby większe o te właśnie 3,5 miliona złotych. Na tej sesji chcemy wprowadzić dodatkowo 1 milion złotych z dochodów własnych, które uzyskaliśmy w tym roku. Są to zwroty głównie za inwestycje unijne zrealizowane w latach poprzednich. I łączne to, nasz wkład łącznie do tego zadania zwiększyłby się do 6,5 miliona złotych. Czyli mielibyśmy milion wkładu naszego i około 5,5 miliona zobowiązań, czyli milion złotych więcej zobowiązań w tym roku i milion złotych zobowiązań w roku następnych plus milion wkładu własnego ze środków, które uzyskaliśmy zwroty z inwestycji z lat poprzednich. Po tym, gdyby udało nam się uzyskać zwiększenie tego dofinansowania, to zadłużenie, ten kredyt zmniejszyłby się o te 3,5 miliona złotych. Na dzień dzisiejszy w najgorszym, pesymistycznym rozwiązaniu jest to te 6,5 miliona złotych, które musielibyśmy dołożyć do tej inwestycji, która łącznie z wszystkimi kosztami pośrednimi zamknęłaby się teraz kwotą 18 191 613 zł i 42 grosze, gdzie przed przetargiem planowaliśmy kwotę 12 803 640 zł i 13 groszy. To jest ta najważniejsza decyzja, którą dzisiaj musimy podjąć. No i dlatego też przygotowaliśmy te wszystkie zmiany do uchwał, żeby dać możliwość kontynuacji tego zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do sprawozdania burmistrza są jakieś pytania? No, ja mam pytanie. Proszę. No, uważam, że powinniśmy kontynuować tą inwestycję, bo oczyszczalnia będzie działała, mam nadzieję, kilkadziesiąt lat i 3 miliony zadłużenia teraz w perspektywie czasu to nie będzie, naprawdę nie będzie dużo. Także chyba nie ma się tutaj co zastanawiać i no po prostu trzeba to kontynuować. I mam drugą uwagę, no ta ulica Wapienna to nie ma szczęścia do remontu, bo już chyba któryś raz jest na wokandzie i nie dochodzi do realizacji. Czy jest szansa w tym roku naprawdę zrealizować ten projekt? Na ulicę Wapienną składaliśmy do wojewody dolnośląskiego trzeci albo czwarty wniosek z Funduszu Dróg Samorządowych. Ten wniosek po raz czwarty upadł w tym roku, natomiast złożyłem ten wniosek, tą drogę do innego funduszu i z tego funduszu uzyskaliśmy dofinansowanie
mamy wykonać te zadania do grudnia 2022 roku. Wprowadzamy te pieniądze, ponieważ już one wpłynęły do gminy Wojcieszów i w miesiącu maju, czerwcu będziemy szukać wykonawców do realizacji tego zadania. W następnym roku jest kościół w Wojcieszowie Dolnym, koło cmentarza, plus koło parking, koło sklepu, plus ulica Słoneczna, chodniki po obu stronach, Górnicza, chodnik do basenu i chodnik przy Zginoc. Na to mamy pieniądze zagwarantowane. Ten wniosek uzyskał dofinansowanie od wojewody z Funduszu Dróg Samorządowych. Po raz czwarty ten wniosek nie uzyskał dofinansowania, natomiast pozyskaliśmy pieniądze z innego źródła. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są zapytania do pana burmistrza? Tak, ja jeszcze mam pytanie. Proszę. Co to tak spowodowało, że 50% kosztów wzrosły tej oczyszczalni? Ceny materiału? Już odpowiadam szczegółowo. Rozmawiałem z kilkoma wykonawcami. Ceny metali wzrosły o 100% w tym roku. Ceny stali 100% do góry. Natomiast przedstawię, jak to wygląda. To nie jest tylko budowa oczyszczalni w tym zadaniu. Budowa oczyszczalni przed przetargiem szacowany był koszt 5 674 tysiące. Teraz po przetargu z tych dwóch ofert, które są najtańsze, to jest 7 700 tysięcy. Budowa sieci kanalizacyjnej etap 5B była szacowana na 5 849 tysięcy, teraz 8 400 000. Przebudowa sieci kanalizacyjnej niezbędna do tego, aby ścieki trafiły z przepompowni i ze starej oczyszczalni do nowej, czyli aby wyłączyć obydwie przepompownie i wyłączyć starą oczyszczalnię. Szacowany koszt wynosił 687 tysięcy, teraz 1 352 tysiące. Koszty niekwalifikowane przyłącza były szacowane na 33 tysiące, teraz złotych, teraz jest 50 tysięcy i instalacja OZE na oczyszczalni ścieków, która w znaczący sposób ograniczy koszty energii elektrycznej, szacowana była na 273 tysiące, teraz 229 tysięcy. To jest jedyny obszar, gdzie nastąpił spadek, czyli instalacja OZE, panele fotowoltaiczne. Tak sprawa wygląda co do kosztów. No będzie to również z korzyścią dla kosztów bieżących eksploatacji, ponieważ wyłączenie dwóch przepompowni, które generują dość duże koszty zużycia energii elektrycznej oraz bardzo często dochodzi tam do awarii i trzeba naprawiać pompy, plus energia elektryczna na oczyszczalni ścieków. Wydawaliśmy na energię elektryczną na oczyszczalni ścieków i na przepompowniach w 2018 roku 60 tysięcy złotych, w 2019 80 tysięcy złotych, w 2020 100 tysięcy złotych przy takim samym ilości zużytych kilowatogodzin, czyli cena energii elektrycznej dla przedsiębiorców, też dla ZGKiM-u, no wzrosła znacząco. Teraz wyłączenie tych dwóch przepompowni i zainstalowanie tej instalacji OZE o dość dużej mocy, no powinno ten koszt znacząco ograniczyć po realizacji tego zadania. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał. Uchwała nr 19127 na 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów. Proszę pana burmistrza o omówienie uchwały. Ta uchwała była na ostatniej sesji, natomiast wystąpił problem z załącznikiem graficznym. Granice, które były w poprzedniej uchwale naniesione, były w oparciu o dane zawarte na mapie stanowiącej bazy obecnie obowiązującego studium i okazało się, że jest to mapa już nieaktualna. Załącznik graficzny został przygotowany nowy. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania w sprawie uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Uchwała nr 19127 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów. Pan Beck Waldemar. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezielska Danuta. Za. Pani Bujak Bomok Paulina. Za. Pan Dumicz Michał. Za. Pan Filej Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Garcarz Izabela. Za. Pani Heń Małgorzata. Za. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Za. Pani Śliwa Jadwiga. Za. I pan Wincza Krzysztof. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała przeszła 14 głosami. Uchwała nr 19128 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Wojcieszów na lata 2021-2024. Proszę pana burmistrza o omówienie uchwały. Jest to uchwała związana z tym, że w tym roku konieczne jest przygotowanie obliczeń do nowej taryfy na usługi wodne i kanalizacyjne. Taka taryfa jest w opracowaniu. Na następnej sesji szczegółowo przedstawię wszystkie koszty i stawki, jakie zostaną złożone do zaakceptacji do Wód Polskich. Natomiast dzisiaj mamy ten plan rozwoju i modernizacji. Tutaj chciałbym, żeby państwo przeszli na stronę czwartą. Na stronie czwartej do wykonywania zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę zakład wykorzystuje. Jest punkt siódmy. Ujęcie wody podziemnej mieszczące się przy ulicy Robotniczej, działające na podstawie decyzji, tutaj brakuje słowa decyzji, starosty powiatowego w Złotoryi numer, zezwalający na pobór wody surowej w ilości nie 9115,2 metra sześciennego, tylko 115,2 metra sześciennego na dobę. Tutaj dziewiątka się wkradła. Gdybyśmy mieli ujęcie o wydajności 9115 metrów sześciennych na dobę, to byśmy byli szejkami wodnymi. Niestety jest to 115,2. Na stronie piątej, w punkcie czwartym, dwie przepompownie ścieków wraz z rurociągiem tłocznym o długości 2,4 km. Tutaj jest 2,150, 2,4 km. Powinno tutaj być. Na stronie szóstej, drugi na kaplicie, od roku 2003 do roku 2020 łącznie ponad 20 km. Nie 22,9, tylko 20 km. To są takie sprawy korekcyjne. No i przejdźmy do najważniejszego, apele, które są na końcu, które zakładają wydatki bieżące i inwestycyjne, które planujemy realizować do roku 2025. Zakłady inwestycyjne w latach 2021-2021, urządzenia wodociągowe, remont budynku SUF ze środków własnych 50 600 zł, jest to rozbite na poszczególne lata. Remont instalacji przepompowni ulica Robotnicza, to jest tutaj ponad ZGKiM. Woda pompowana jest do budynków na ulicy Robotniczej i na ulicy Szylewia. Tutaj też co roku występują potrzeby modernizacji tej przepompowni. Remont zbiorników ulica Robotnicza. Również zakładamy tutaj remont tych zbiorników na tym ujęciu. Remont ujęcia powierzchniowego Bełczak. Jednokrotnie również planujemy, jeżeli wystąpi taka potrzeba, aby to ujęcie wyremontować. Zmiana systemu opomiarowania zużycia wody na system zdalnego odczytu wraz z oprogramowaniem. To jest rzecz nowa. Planujemy zamontować 260 takich urządzeń. Koszt
to jest 120 tysięcy złotych, został rozbity proporcjonalnie tutaj na poszczególne lata. Na pewno nie trzeba było już odczytywać w większości, bo domierzy osobiście tylko zdalnie. Budowa sieci wodociągowej ulica Kwiatowa to jest w trakcie, projekt jest w trakcie opracowania, szacunkowy koszt 156 tysięcy złotych. Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawa jest w trakcie projektowania, koszt ustalony jest na, to jest ujęcie awaryjne, na 1 116 206 zł. I budowa sieci wodociągowej ulica Kresowa, jest wykonana tutaj dokumentacja, 126 262 zł. W temacie kanalizacji mamy tu przyłączenie budynku mieszkalnego Robotnicza 3. Modernizacja oczyszczalni. Są tu założone koszty do modernizacji jeszcze funkcjonujących oczyszczalni. W latach 2021 i 2022, od 2023 roku ta oczyszczalnia ma już nie funkcjonować, ale jakieś wydatki związane z tym, aby jeszcze przez te dwa lata wyniki na tej oczyszczalni by spełniały normę. Także jakieś pieniądze tutaj założyliśmy i będziemy je realizować w miarę potrzeby. Czyszczenie przepompowni ulica Sadowa i Robotnicza było wykonywane w 2020 roku. Myślę, że jeszcze jeden raz będzie taka konieczność. No postaramy się, aby nie było, ale zaplanowaliśmy również takie czyszczenie. Kosztuje przepompowni specjalistycznym sprzętem około 20 tysięcy złotych. Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Kwiatowa. Jest to w trakcie opracowania projektu. Szacowana wartość 295 tysięcy 500 zł. No tutaj mamy to nasze zadanie, budowa oczyszczalni ścieków oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie tej starej 12 803 640 zł i 13 groszy. Nie wiem, czy będziemy to poprawiać, czy zostawiamy. No, uchwała była przygotowywana w tym okresie, kiedy nie były jeszcze otwarte oferty i nie była znana wartość. Myślę, że na razie zostawmy tę kwotę taka, jaka jest. Budowa sieci kanalizacji ulica Kresowej. Kresowa jest dokumentacja 148 642 zł. Zastanawiam się tylko nad tym punktem 6, czy wprowadzić tę zmianę do tej kwoty nowej, prognozowanej, czy zostawić w tej starej wersji. No myślę, że chyba wprowadzimy już te nowe wartości, żeby była aktualna do tej kwoty 18 200 000. Jeżeli Państwo radni znacie, że tak, to dokonamy takiej korekty. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Pan Krzysztof Wieńcza, proszę. Ja uważam, że to powinniśmy na wspólnej komisji w ogóle wspólnie opracować. Są takie zmiany, że naprawdę. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana burmistrza w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały nr 19-128 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Wojcieszów. Pan Bek Waldemar. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezierska Danuta. Za. Pani Bujak Bomok Paulina. Za. Pan Dumicz Michał. Za. Pan Filej Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Garcarz Izabela. Pani Heń Małgorzata. Za. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Za. Pani Śliwa Jadwiga. Za. I pan Wieńcza Krzysztof. Przyjmuję się.
Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła 13 głosami przy jednym wstrzymującym się. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała numer 19129 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Poproszę panią kierownik MOPS-u o omówienie uchwały. Dzień dobry państwu. Uchwała numer 19129 na 2021 rok wprowadza szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych w schronisku lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Paragraf drugi określa nam opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych i wynosi ona 46 zł 67 groszy na dobę. Natomiast opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynosi 73 zł 33 grosze za dobę. Tutaj dopowiem, że te stawki dobowe wynikają z umowy, jaka jest zawarta ze schroniskiem akurat w MOPS ze schroniskiem w Świdnicy podjął umowę w 2021 roku. Pobyt w schronisku jest odpłatny i przy ustaleniu odpłatności za pobyt w tychże schroniskach stosuje się odpowiednio tutaj przygotowaną tabelę. Państwo macie tą tabelę, może ja jej nie będę odczytywała, tylko tak nadmienię, że dla osoby, która jest samotna, maksymalny koszt ponoszenia odpłatności w schronisku dla bezdomnych nie może być wyższy niż 30% jego dochodu, więc 210 zł przy kryterium dochodowym 701 dla osoby samotnie gospodarującej. Natomiast w schronisku dla osób bezdomnych z usługami jest to kwota 350 zł. No i odpowiednio później w zależności od dochodu te stawki przedstawiają się procentowo, tak jak tu w tabeli jest to ujęte. No i miesięczna opłata tego pobytu w schronisku to stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt w tymże schronisku i liczby dni faktycznego pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego procentowo dla tej osoby bezdomnej. Ta uchwała jakby tą uchwałą zmieniamy poprzednią uchwałę, a wynika to z tego, że ustawodawca wprowadził właśnie odpłatność dla osób, które nie przekraczają kryterium dochodowego nie więcej niż 30%, a dla schroniska dla osób bezdomnych z usługami nie więcej niż 50%. Stąd też ta nasza uchwała i wprowadzono również zapis dotyczący schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kiedy wcześniej poprzednia uchwała tego nie wnosiła, ponieważ ustawodawca nie przewidział rozróżnienia na schroniska dla bezdomnych i schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Także tak pokrótce przedstawia się ta uchwała dotycząca szczegółowych zasad odpłatności ponoszonych przez osoby bezdomne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do pani kierownik MOPS-u są zapytania w sprawie uchwały? Tak, Brzezierska. Pani Brzezierska, proszę. Eko z bezdomnymi, którzy nie mają dochodu. Proszę pani, taki bezdomny będzie miał zawsze dochód ze środka pomocy społecznej. Zawsze będzie miał, tak? Rozumiem. To i ten dochód nie będzie mu przekraczał, tak? Dochód nie będzie mu przekraczał kryterium dochodowego, więc zawsze będzie ponosił dochód, znaczy będzie ponosił kwotę określoną tu w tabeli nie więcej niż 30% jakiegoś zasiłku, czy to okresowego, czy stałego. Będzie miał dochód. A czy mamy w tej chwili kogoś bezdomnego, czy pani jest skomentowana? Na terenie miasta Wojcieszów na dzień dzisiejszy nie ma osób bezdomnych i gmina nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym za pobyt osoby bezdomnej w schronisku. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały numer 129 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Pan Beck Waldemar. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezierska Danuta. Za. Pani Bujak-Bomuk Paulina. Tak.
Pan Dumitr Michał. Za. Pan Filip Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Garcarz Izabela. Za. Pani Hen Małgorzata. Za. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Za. Pani Śliwa Jadwiga. Za. I pan Winczak Krzysztof. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała przeszła 14 głosami. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała nr 19-130-21 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego posiłek w szkole i w domu na lata 2021-2023. Panią kierownik MOPS-u prosimy o omówienie uchwały. Uchwała nr 19-330 łamana na 2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku przedstawia, znaczy uchwala gminny program osłonowy posiłek w szkole i w domu na lata 2021-2023. Tą uchwałą wprowadzamy program, który pozwoli nam na realizację pomocy w ramach rządowego programu posiłek w szkole i w domu. I ponadto tym programem wprowadzamy możliwość finansowania posiłków dla dzieci na podstawie tylko i wyłącznie wniosku dyrektora szkoły, placówki oświatowej, który uzna, że jakieś dziecko będzie, znaczy wymagało będzie pomocy w formie posiłków, a rodzina nie spełnia kryterium dochodowego określonego w tymże programie. Także tym programem będziemy mogli objąć dzieci, które nie pozostają poza kryterium dochodowym, przekraczają kryteria dochodowe rodziców. A poza tym nadal będziemy realizować te świadczenia i formę pomocy w formie posiłków realizowaną na podstawie programu rządowego, który obowiązuje na te lata już wymienione. Także dziękuję. Ewentualnie jakieś pytania? Czy są pytania do pani kierownik w sprawie uchwały? Ja mam jeszcze brzydziowskę. Proszę. Kierownik, chciałam się dowiedzieć, czy tu w celu programu jest takie pomże świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Czy to są te wszystkie produkty żywnościowe z banku żywnościowego, czy jeszcze dodatkowe jakieś? Nie, to nie są, to nie jest ta forma wsparcia. Bank żywnościowy jest zupełnie odrębną formą. Ten program umożliwia nam zakup w ramach tych środków produktów żywnościowych i wydanie osobie potrzebującej. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie. Chodzi tutaj o zakres podmiotowy i przedmiotowy program osłonowego. W drugim punkcie jest to uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Jak to wygląda, ta pomoc? Ja bardzo źle usłyszałam pytanie. Proszę jeszcze raz. Nie usłyszałam pytania. Chodzi tu koleżance o to, pani kierownik, że skończą szkołę niektóre osoby, a dostają tą pomoc. O to chodzi o liczbę i tego, w jaki sposób, nie? I dlaczego? Jeżeli nie możemy pomóc w formie posiłków, bo na terenie miasta Wojcieszów nie funkcjonuje stołówka jadłodajnia, to możemy udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla osób, które nie kontynuują szkoły, nie uczą się, są dorosłe albo jeszcze nie kontynuują nauki. To wtedy ta pomoc jest w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności w celu przygotowania ciepłego posiłku w domu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały nr 19-130-2021. W sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego posiłek w szkole i w domu. Pan Beck Waldemar. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezierska Danuta.
Pani Brzezińska Danuta? Pani Danuto, proszę włączyć mikrofon. Pani Brzezińska Danuta. Zacinam z internetu. Wrócimy jeszcze do pani Brzezińskiej. Pani Bujak Bomok Paulina. Za. Pan Dumicz Michał. Za. Pan Filej Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Garcarz Izabela. Za. Pani Hen Małgorzata. Za. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Za. Pani Śliwa Jadwiga. Za. Pan Winczak Krzysztof. Pan Winczak Krzysztof. O. Pani Brzezińska Danuta. Coś mamy problemy z połączeniem z panią Brzezińską Danutą. W każdym razie żeśmy przegłosowali uchwałę 13 głosami za. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała nr 19131 na 2021 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020. I dalej prosimy panią kierownik MOPS-u o sprawozdanie. Uchwała nr 19131 na 2021 rok Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok, za rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz na podstawie artykułu 16a ust. 4 ustawy 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej uchwala się co następuje. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik obejmuje obszerny materiał dotyczący danych, które zostały pozyskane z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Te dane pochodzą również z danych GUS-owskich, bo nie wszystkie dane dotyczą Ośrodka Pomocy Społecznej, są również informacje inne. I no, ta ocena ma posłużyć i ma być rekomendacją i podstawą do planowania budżetu na następny rok. Ta ocena zgodnie z ustawą musi być co roku przedstawiana do 30 kwietnia Radzie Gminy, stąd też proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania do pani kierownik? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały nr 19131 na 2021 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020. Pan Beck Waldemar. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezińska Danuta. Pani Bujak Bomok Paulina. Za. Pan Dumicz Michał. Za. Pan Filej Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Garcarz Izabela. Pani Hen Małgorzata. Za. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Za. Pani Śliwa Jadwiga. Za. Pan Winczak Krzysztof. Pan Winczak Krzysztof. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała przeszła 13 głosami. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała nr 19132/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 123/2021 Rady Miasta Wojcieszów z 2 marca 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie gminy Wojcieszów poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania. Pana burmistrza proszę o omówienie uchwały. Dwukrotnie przyjmowaliśmy już to, taką uchwałę. Niestety teraz pojawiły się uchwały Kolegii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu i jest jedna niekorzystna interpretacja, która to skutkuje tym, iż w paragrafie czwartym punkt pierwszy otrzymuje brzmienie koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Punkt pierwszy. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się po podpisaniu umowy pomiędzy gminą a wnioskodawcą. Niekorzystne rozstrzygnięcie, ponieważ mieliśmy zapis, że kwalifikujemy koszty od 1 stycznia 2020 roku. Niestety jest rozstrzygnięcie i uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w kilku przypadkach, która mówi, na przykład zapis z jednej z nich brzmiał, dotacja dotyczy urządzeń zamontowanych po dniu 30 września 2020 roku, przy czym za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego. W uchwale można przeczytać, iż uznać zatem należy, że ustawodawca nie dopuszcza możliwości finansowania lub dofinansowania kosztów zadań publicznych, które już zostały poniesione, gdyż wydatek ten miałby charakter refundacji poniesionych kosztów, nie zaś dotacji na realizację zadania. Niestety musimy właśnie ten zapis zmienić. To jest główna przyczyna zmiany tej uchwały. No i później kolejne zmiany wynikają właśnie z tego, że jest to dotacja, nie refundacja. No i niestety kwalifikowalność będzie kosztów od dnia podpisania umowy pomiędzy gminą a wnioskodawcą. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Ja mam pytanie. Tak. Czy to oznacza, że te wnioski, które były składane, będzie trzeba umowę je złożyć, czy po prostu już w ramach tych, które były składane, procedura będzie dalej trwała? Myśleliśmy już nad tym tematem, chyba będzie trzeba ponownie złożyć, ale to my zgłosimy się do tych osób, do wszystkich, które złożyły takie wnioski, żeby jeszcze raz uzupełniły tę dokumentację. Dziękuję. Mam pytanie, czy dużo wniosków wpłynęło do tej pory? Nie mam dokładnie takiej wiedzy, ale kilkanaście było na pewno. A kwota na to przeznaczona jest konkretna, bo nie pamiętam. Ja mam w budżecie 150 tysięcy chyba po stronie gminy i 150 tysięcy wojewódzki fundusz, razem 300 tysięcy. Na ten rok. Powinno wystarczyć. W pierwszym roku wydaliśmy 800 tysięcy, później było mniej, ponieważ zmieniły się zasady i dotyczy to tylko budynków wielorodzinnych. Nie dotyczy już budynków jednorodzinnych, które mogą korzystać z programu Czyste Powietrze, rządowego programu i tutaj w związku z tym w tym programie finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska takie zadania zostały usunięte. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały nr 19132 w sprawie zmiany uchwały nr 123/2021 Rady Miasta Wojcieszu z 2 marca 2021. Pan Beck Waldemar. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezierska Danuta. Nie mamy dalej połączenia z panią Danutą. Pani Bujak Bomok Paulina. Za. Pan Dumicz Michał. Za. Pan Filler Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Garcarz Izabela. Za. Pani Hen Małgorzata. Za. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Zgodę odebrać. Pan Sikorski Tomasz. Za.
Pani Śliwa Jadwiga. Za. Pan Winczak Krzysztof. Za. Dziękuję bardzo. Wyświetliło mi się jeszcze, że pani Brzezińska dołączyła. Pani Brzezińska. Tak, panie przewodniczący, przepraszam. To jest tak, jak ten nasz wolny internet. Mnie wyłączono. Ja panią nie widzę, ale słyszę dobrze. Jest pani, rozumie, za. Tak. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała przeszła 14 głosami. Przystępujemy do następnej uchwały. Uchwała numer 133 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanej z COVID-19. O omówienie uchwały poproszę panią sekretarz miasta. Dzień dobry państwu. Podobna uchwała była w ubiegłym roku, dokładnie 30 czerwca. I podobnie w tym roku, aby pomóc naszym przedsiębiorcom, którym wprowadzono całkowity lub częściowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, odstępuje się od dochodzenia opłat z tytułu czynszu najmu za okres od 1 kwietnia 2021 roku. Tak naprawdę to będzie okres ich zamknięcia całkowitego lub częściowego, który trwa od 27 marca, a kończy się już dla niektórych 4 maja. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Jest to ukłon dla naszych przedsiębiorców, przede wszystkim dla osób, które prowadzą zakłady fryzjerskie i kosmetologii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do pani sekretarz? Nie widzę. Pytanie, czy to jest jedyna forma pomocy Urzędu Gminy właśnie przedsiębiorcom? Czy można jeszcze wspierać w inny sposób, na przykład no, trochę manipulując przy podatku dochodowym? Przy podatku dochodowym tego nie wiem. My jako gmina mamy takie narzędzie w postaci opłat czynszowych, jak też również w podatku od nieruchomości. Ale każdy przedsiębiorca może przyjść do urzędu i zapytać, w jakiej formie możemy pomóc i jakie dokumenty należy złożyć jak najbardziej. Natomiast co do podatku dochodowego, tego nie wiem. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Radni się nie zgłaszają. Przystępujemy do głosowania uchwały numer 133 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania w najem lub dzierżawy nieruchomości gminy przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego związanej z COVID-19. Pan Beck Waldemar. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezierska Danuta. Za. Pani Bujak Bomok Paulina. Pan Dumicz Michał. Za. Pan Fidler Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Garcarz Izabela. Za. Pani Hen Małgorzata. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Za. Pani Śliwa Jadwiga. Za. Pan Wincza Krzysztof. Za. Dziękuję. Uchwała przeszła 14 głosami. Uchwała numer 19134 na 2021 w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Poproszę panią skarbnik o omówienie uchwały. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej sesji. Uchwała ta wprowadza zmiany, które się zadziały, tak jak pan burmistrz w swoim sprawozdaniu przedstawiał. Otrzymaliśmy dotacje, nowe projekty, otworzyliśmy procedurę przetargową, dokumenty przetargowe i w związku z tym zmiany w budżecie są bardzo konieczne i
bez nich się nie da. W związku z tym przedstawię Państwu projekt uchwały i zwiększenie dochodów i wydatków w tej uchwale to jest 2 768 451 złotych 25 groszy. Dochody bieżące zwiększono o planowane dochody w Urzędzie Miasta o 575 zł, w ZGKM-ie o 1200, w MOPS-ie o 10 zł, to łącznie 1785 zł. Otrzymaliśmy rekompensatę utraconych dochodów z opłaty targowej 6180 zł. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego od innych gmin za dzieci w naszym przedszkolu 20 635 zł. Nowy projekt, kompetencje kluczowe uczniów szkoły podstawowej imieniem Władysława Poniewskiego w Wojcieszowie wprowadzony jest w kwocie 277 357 złotych 25 groszy. Projekt jest planowany na 3 lata i omówię przy wieloletniej prognozie finansowej, bo łączna wartość projektu to 646 486 złotych 25 groszy. Następnie otrzymali środki z funduszu COVID przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. W tym osób niepełnosprawnych kwota 34 500. Wpływy skarg za niedotrzymanie terminu wykonania umowy dotyczy zadania inwestycyjnego zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w kwocie 108 968 zł. Otrzymaliśmy zwrot środków z zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wojcieszów. Zadanie zakończono w 2019 roku. Środki otrzymaliśmy w 2021 747 494 zł. I zaplanowane są wpływy z odliczenia podatku VAT w 2021 z inwestycji zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej etap 5B w kwocie 1 155 zł. Łącznie zwiększono dochody bieżące o 2 351 złotych 951 919 złotych 25 groszy. Dochody majątkowe zwiększono o 416 532 zł i to są środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z funduszu COVID. To jest właśnie na zadanie, o którym pan burmistrz w sprawozdaniu wspominał, dotyczy ulicy Papiennej. Łącznie zwiększono dochody o 2 768 451 złotych 25 groszy. Wydatki. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 23 700 zł. 2000 to jest zmiana klasyfikacji budżetowej związana z wydatkami na obchody jubileuszu mieszkańców i 21 700 na promocji miasta zmniejszono w celu zwiększenia dotacji dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego na organizację imprez plenerowych w ramach projektu unijnego pod nazwą Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa, aktywny weekend w Geoparku Ukraina Wygasłych Wulkanów. Te 21 700 to jest wkład własny w projekcie. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę łącznie 438 192 zł 25 groszy i jest to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie 1736 zł
również na wkład własny do projektu zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Następnie zwiększono wydatki na składkę członkowską do Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa 6269 zł. Wydatki na projekt Kompetencje kluczowe uczniów szkoły podstawowej im. Władysława Broniewskiego na 2021 rok 277 357 25 groszy. Zwiększono wydatki na transport osób do punktu szczepień 34 000 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej 2000, różne opłaty i składki w ramach promocji miasta 1456 i dotacja celowa dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego na organizację imprezy plenerowej w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa, aktywny weekend w geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów w kwocie 84 244 zł. I tutaj bym się na chwilę zatrzymała przy tym punkcie i przy tej dotacji, ponieważ zmienia się sytuacja. Wpłynęło pismo z Centrum Biblioteczno-Kulturalnego od pana dyrektora, w którym jest napisane, że prosi o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 62 544 na zadania związane z realizacją projektu i 21 700 na wkład własny do projektu. Zapisane jest tutaj w tym projekcie uchwały jako dotacja. Też jest wyszczególniona w załączniku o dotacjach 84 244 zł. Okazuje się, że Centrum Biblioteczno-Kulturalne nie może na projekt unijny otrzymać od gminy dotacji. Musi to być forma pożyczki. W związku z tym, że jest to forma pożyczki, należy zrobić zmianę taką, że zmniejszyć wydatki o te 62 544, czyli zmniejszyć dotację, którą państwo macie w załączniku numer 4, z kwoty 84 244 na kwotę 21 700. Tyle możemy przekazać w formie dotacji na ten projekt, na udział własny. Natomiast jak zmniejszymy wydatki, to zwiększy nam się deficyt o te 62 544, i ponieważ udzielimy pożyczkę w kwocie 62 544 zwiększą się rozchody budżetu. W związku z tym została przygotowana autopoprawka do projektu uchwały i w tym projekcie uchwały należałoby dodać w paragrafie drugim punkt pierwszy i drugi, a punkt pierwszy to jest takiej treści. Dodaje się punkt pierwszy i punkt drugi, jedynka, punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym w uchwale budżetowej, może przeczytam cały paragraf drugi. Paragraf drugi brzmi: w uchwale budżetowej na rok 2021 numer 17/116/2020 gminy Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2020 wprowadza się następujące zmiany. I tutaj należałoby dodać punkt pierwszy, który zacytuję.
paragraf 1 ustęp 3 otrzymuje brzmienie. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 3 320 348 zł finansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Punkt drugi, który dodaje się, brzmi w paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 784 892 zł z następujących tytułów. A. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 534 892 zł. B. Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 359 tysięcy zł. C. Zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 891 tysięcy zł. Ustęp 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 464 544 zł z następujących tytułów. A. Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 402 tysiące zł. B. Udzielonych pożyczek 64 544 zł. Po wprowadzeniu tych zmian dochody będą wynosiły 25 224 961 złotych 5 groszy, wydatki 28 545 309 złotych 5 groszy, przychody 3 784 892 zł i rozchody 464 544 zł. W załączniku 1 nic się nie zmieni, w załączniku 2 w dziale 921-16 paragraf 2800, gdzie Państwo macie kwotę 84 244, będzie kwota 21 700, będzie pomniejszona o tą pożyczkę. 21 700 będzie. W załączniku numer 3 zmieni się kwota rozchodów. Do tej pory były rozchody 402 tysiące, zostaną zwiększone o udzieloną pożyczkę o 62 544 zł. I rozchody będą wynosić 464 zł 544 zł. 464 544 zł. To jest załącznik numer 3. W załączniku numer 4 dotacje udzielone w 2021 roku w dziale 921, na rozdziale 921-16. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojciechowie. W pozycji dotacje celowe kwota 84 244 zostanie zastąpiona kwotą 21 700, czyli zmniejszenie o te 62 544 udzielonej pożyczki. Łącznie dotacje ogółem. Zamiast kwoty 1 686 840 będzie kwota 1 624 296 zł.
To są te zmiany, zmiana finansowania tego projektu unijnego wprowadziła. Wrócę do wydatków, do kontynuowania dalszej części. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 420 tysięcy złotych. Zadanie w załączniku inwestycyjnym nazywało się Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie. Zwiększono wydatki majątkowe łącznie o 2 773 959 zł i to są wydatki 562 zł na opłaty za pobór wód powierzchniowych i to przy projekcie budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie. Zwiększono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne, to jest nowe zadanie, budowa dróg i chodników w gminie Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej 555 tysięcy złotych. To jest to zadanie, o którym pan burmistrz mówił, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 416 532 na ten rok, bo zadanie jest rozbite na 2 lata. W przyszłym roku planuje się wydać 919 tysięcy. Następnie największa zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej etap 5B. Zwiększono plan budżetu na 2021 rok w kwocie 2 218 397 zł. Wprowadzono również zwiększenie rezerwy celowej o 30 630 zł. Dotyczy to realizacji zadań z zakresu inicjatywy lokalnej. Mamy zabezpieczoną na tej rezerwie kwotę 100 tysięcy zł. Łącznie będzie 130 630 zł. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 359 tysięcy złotych z wolnych środków i zmniejszono o tę samą kwotę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik w sprawie uchwały? Nie widać, ale słychać chyba. Tak, słychać, tak. Proszę bardzo. Mam takie pytanie. Gdyby tak pani nam troszeczkę przybliżyła, co to za nowy projekt, te kompetencje kluczowe uczniów szkoły podstawowej, bo to nasza szkoła, Władysława Wroniewskiego w Wojcieszowie. Na 3 lata pani powiedziała, że będzie finansowanie i zrobicie tam w tym załączniku 277 357 zł. To jest jakiś nowy projekt i może by pani jakieś słowo nam powiedziała o tym projekcie? Tak jak w nazwie, kluczowe kompetencje. Będą realizowane dodatkowe zajęcia, wyposażenie klas, sal komputerowych, nowy sprzęt komputerowy. Cały projekt na 3 lata jest rozłożony. Wkład gminy jest nawet niefinansowy, tylko jest poprzez udzielenie sal lekcyjnych i to rozliczamy w projekcie. Także to jeden projekt nam się kończy, ten zakończenie Lepszy start w przyszłość. Kończy nam się w tym roku, a z tym projektem
chcemy wystartować od września już tego roku. Szczegółowy budżet jest rozpisany i szczegółowe zadania, więc jeżeli Państwo sobie życzą, to mogę przygotować na następną sesję, żeby zapoznać. Ale to proszę powiedzieć, jeżeli interesuje, to przygotuję, a jeżeli wystarczą te dzisiejsze wyjaśnienia, to... Dziękuję Pani Skarbnik. Nie, ja tylko chciałam się dowiedzieć właśnie, jakie to jest i jak to się będzie realizować. I dość dobrze to zapowiada, bo jak my nie mamy wkładu finansowego, to a dostajemy trochę pieniędzy z Unii, to myślę, że jest wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały numer 19134/2021 w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Pan Bek Waldemar. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezieska Danuta. Za. Pani Bujak Bobok Paulina. Za. Pan Dumisz Michał. Za. Pan Firlej Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Garcarz Izabela. Za. Pani Hen Małgorzata. Za. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Pan Sikorski Tomasz. Proszę włączyć mikrofon. Pani Śliwa Jadwiga. Za. Pan Winczak Krzysztof. Za. Jeszcze raz pan Sikorski Tomasz. Ma wyłączony mikrofon. Dziękuję bardzo. Za uchwałą głosowało 13 radnych. Przechodzimy do ostatniej uchwały. Uchwała numer 19135/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojcieszów. Prosimy panią skarbnik o omówienie uchwały. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojcieszów jest, że tak powiem, wymuszona tymi zmianami, które mamy przyjęte do budżetu. I teraz może przejdę najpierw do załącznika 2. Tam gdzie są przedsięwzięcia i w przedsięwzięciach doszło zadanie kompetencje kluczowe uczniów szkoły podstawowej i tutaj łączne nakłady finansowe 646 486,25 zł. W 2021 planuje się wydać 277 357,25 zł. W 2022 planuje się wydać 250 824 zł, a w 2023 118 305 zł. Następne nowe zadanie, które doszło, to jest przebudowa dróg i chodników gminy Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej. I to jest łączne nakłady 1 474 000 zł. W 2021 planuje się wydać 555 000 zł, a w 2022 919 000 zł. I najważniejsze przedsięwzięcie, zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie. Tutaj zostały łączne nakłady finansowe zwiększone do 18 191 614 zł. To jest
na całkowity koszt projektu. Wydatki zaplanowano w 2021 na kwotę 7 654 498 zł, w 2022 na kwotę 10 394 688 zł. W związku z tymi zmianami w załączniku numer 1 w 2021, czyli w wieloletniej prognozie finansowej, zmieniono w 2021, zwiększono przychody z wolnych środków o 359 tysięcy złotych, zmniejszono zaciągnięcie kredytów i pożyczek o 359 zł. Natomiast w 2022 zwiększono przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 2 miliony złotych. I te 2 miliony zaplanowano do spłaty na czyli to zwiększenie tych kredytów zaplanowano do spłaty na lata 2036 do 2039 o 500 tysięcy złotych rocznie spłata. Oprócz tego w załączniku numer 1, czyli wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ przyjdzie nam udzielić pożyczkę w kwocie 62 544 zł do Centrum Biblioteczno-Kulturalnego, to na stronie, już Państwu mówię, na stronie 7 mamy zmianę, ale może zacznę od strony dalszej, bo to tak trochę po kolei będzie do omówienia. Na stronie 9 w 2021 roku wprowadzone będzie inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 62 544 i to będzie właśnie ta nasza udzielona pożyczka. Natomiast na stronie 7 wieloletniej prognozy finansowej w 2022 roku dojdzie nam w kolumnie spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych dojdzie nam kwota 62 544 zł i to będzie właśnie spłata tej pożyczki. Oprócz tego w wieloletniej prognozie finansowej w 2021 roku dochody dostosowano, że tak powiem, dostosowano dochody, wydatki, przychody, rozchody, spłaty do tych wielkości, które mamy przyjęte w uchwale dzisiejszej. Także te zmiany również są naniesione. Dziękuję bardzo. Aha, może jeszcze projekt uchwały numer 19/135/2021 Rady Miasta Wojciechów z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojciechów. Na podstawie obowiązujących przepisów ustala, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1 przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2039. Po wprowadzonych zmianach stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć. Po wprowadzonych zmianach określonych załącznik numer 2 do niniejszej uchwały 3 objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej. Po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania
uchwały nr 19135/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojcieszów. Pan Beck Waldemar. Pan Borowski Norbert. Za. Pan Bratek Marek. Za. Pani Brzezierska Danuta. Za. Pani Bujak Bomok Paulina. Pan Dumicz Michał. Za. Pan Filler Robert. Za. Pani Gabriel Irena. Za. Pani Hen Małgorzata. Za. Pani Lewicka Karolina. Za. Ja jestem za. Pan Sikorski Tomasz. Za. Pani Śliwa Jadwiga. Pan Wincza Krzysztof. Pani Garcarz Izabela. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała przeszła 14 głosami. Zgodnie ze zmianą porządku obrad, który został przyjęty przez radnych, przechodzimy teraz do punktu 7, czyli do sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. Radni mieli okazję się z tym zapoznać. Jeżeli są pytania do pani Edyty Skiby, to proszę bardzo. Nie widzę pytań. W takim razie przystępujemy do sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie za 2020 rok. Poprosimy panią kierownik MOPS-u. Proszę państwa, 29 marca przedstawiłam sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To sprawozdanie przedstawia zadania, realizowane zadania ośrodka w obszarze obowiązkowych zadań gminy i zadań zleconych, a także zadań administracji rządowej w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszy, świadczeń Dobry Start. No dosyć obszerne to sprawozdanie zostało państwu przedstawione. Ja nie będę omawiać każdego punktu. Może odpowiem na pytania ewentualne, jakie państwo macie do mnie i omówimy sobie tutaj te pytania. Nie ma pytań, tak? Nie ma pytań do pani kierownik, więc przystępujemy do następnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok. Panią kierownik poprosimy króciutko o sprawozdanie. Proszę państwa, takie sprawozdanie też corocznie składa się w związku z realizacją zadań ze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Chcę tylko dodać, że to wspieranie rodziny i pieczy zastępczej nie ogranicza się jedynie tylko do pracy asystenta rodziny w ośrodku pomocy społecznej, ale obejmuje swoim działaniem, zasięgiem wszystkie jednostki na terenie gminy Wojcieszów, które w jakiś sposób udzielają się na rzecz rodziny i wspierania, czyli szkoła, ośrodki zdrowia, ośrodki zadania ośrodka pomocy społecznej. Także to też przedstawiłam w tymże sprawozdaniu. To sprawozdanie ma na celu przedstawić, jakie działania tutaj w tym obszarze wspierania rodziny były podjęte. No, jeżeli chodzi tutaj o wydatki związane z realizacją, znaczy z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, to chciałam tylko zwrócić uwagę, że
widocznie się zmniejszyły, bo obecnie mamy jedynie troje dzieci z terenu gminy Wojcieszów, które były umieszczone w pieczy zastępczej, czy też w pieczy zastępczej w formie rodzin zastępczej, czy w formie służb opiekuńczo-wychowawczych. I w związku z tym gmina w 2020 roku poniosła koszty w wysokości 46 254 zł. Porównując to do 2019 roku, wynosiła kwota, ta wynosiła około 112 tysięcy, więc tutaj udało nam się, między innymi nam się udało asystentowi rodziny, który pomógł w powrocie rodziny, dzieci do rodziny biologicznej, a w drugim przypadku powrót do rodziny adopcyjnej, znaczy powrót. Dzieci zostały umieszczone w rodzinie adopcyjnej, stąd też ta kwota na utrzymanie tychże dzieci się zmniejszyła i wynosi 46 tysięcy za 2020 rok. No i słucham ewentualnie Państwo, jeżeli macie jakieś pytania w tym obszarze, to słucham, udzielę odpowiedzi. Czy są jakieś pytania do Pani Kierownik? Tak, ja mam jedno pytanie, Pani Kierownik, ale do poprzedniej, do poprzedniego sprawozdania. Mhm. Tu jest taki, na czwartej stronie taki punkcik, 11, 12 decyzji administracyjnych w sprawie żądania zwrotu windykacja. Co to były za zwroty po prostu, co dotyczyły? Można widzieć. Pani Danusiu, ja Pani nie usłyszałam. A nie usłyszałam, nie Pani? Nie. Mówię, ja jeszcze do poprzedniego. Tak, to słyszałam. Sprawozdania pomocy społecznej. I mam takie pytanie. Na stronie czwartej jest punkt 11 i pisze tak. 12 decyzji administracyjnych w sprawie żądania zwrotu. Indykacja. Czego to dotyczyły, jeżeli można wiedzieć oczywiście, to do czego indykacja dotyczyła? Żądanie zwrotu, rozumiem, jeżeli dobrze usłyszałam. Tak. Proszę Pani, to dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Czyli pojawia się to w sytuacji, kiedy rodzina nie zgłasza zmian swojej sytuacji dochodowej, a pracownik jest po weryfikacji w Ministerstwie Finansów bądź w ZUS-ie ustalił, że taka zmiana nastąpiła, więc należy zażądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Konkretnie w tym przypadku, nie wiem, musiałabym to ustalić, czy dotyczy to zasiłku pielęgnacyjnego, rodzinnego. Nie, Pani Kierownik, nie, wszystko już wiem i rozumiem. Po prostu teraz zastąpiła taka kontrola, że nawet jak do mnie zgłoszą ludzie, którzy biorą jakieś zasiłki, a nie należy im się, to już będzie kasę i dlatego tu nie jest zwrot. Zgadza się, ponieważ my mamy możliwość weryfikowania dochodów osób, które składają wnioski o świadczenia. Także sami pozyskujemy informacje o dochodach tychże rodzin. No fajnie, to jest taki jest trochę nowoczesny jak się mówi. No tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Kierownik. Przechodzimy do następnego punktu naszej dzisiejszej sesji interpelacji i zapytania radnych. Tutaj nie wpłynęły żadne interpelacje. Przechodzimy więc do spraw różnych, czyli do otwarcia dyskusji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji? Tak, i Pani Przewodniczący, jeśli można, to ja bym chciała jedno pytanie. Proszę bardzo, Pani Karolina. Ja chciałam tylko podpytać, bo mieliśmy komisję w poprzednim miesiącu w przedszkolu. Rozmawialiśmy z Panią Dyrektor na temat ewentualnego, że tak powiem, użyczenia kuchni dla firmy, która miałaby przygotowywać posiłki dla szkoły i przedszkola. Także była rozmowa o jakby o szerszych możliwościach działalności tej funkcji kuchni, tak? Chciałabym pytać Pana Burmistrza, czy coś już wiadomo w tej kwestii? Bo Pani Dyrektor nie miała wiedzy, a była świeżo po spotkaniu z Panem Ajentem. No ja akurat... Ustaliliśmy rzecz następującą. W związku z niepewną sytuacją, jeżeli szkoła i przedszkole będą czynne normalnie w miesiącu wrześniu i w październiku, to wtedy przystąpimy do rozmów. Jeżeli normalnie dzieci będą uczęszczać i nic się nie wydarzy, wówczas Pan
przystąpimy do negocjacji. Żeby od 1 stycznia wystartować ewentualnie w nowej formule. Czy następne pytania? Pan Wieńczak. Proszę. Do pana burmistrza, czy panu jest znana sytuacja mieszkańców ulicy Midziana 7 o problemach sąsiedzkich? Bo mnie to proszono. Oczywiście, że tak. Coś jest robione w tej sprawie? No są służby odpowiednie, które funkcjonują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zajmują się takimi rzeczami i sprawy są realizowane przez te służby. Następne pytanie. Pasem przygotowany do sezonu 2021. Fajnie. Jeszcze mam takie pytanie, panie burmistrzu. Chodzi mi o tą inwestycję projektu budowa nowego ujęcia poboru wody ten rezerwy, zbiornika rezerwowego, który jest wody powierzchniowej. Czyli to ma być pobór wody powierzchniowej, nie pod. To jest rzeki Kaczowa. Tak jak rozumiem, ale prawda? Tak, tak. A wcześniej było mówione, że będzie pod powierzchniowy. No to nie ma żadnej różnicy. To jest dokładnie ta sama woda. Rozumiem. Jeszcze. Chodzi mi jeszcze o te szlaki turystyczne w rezerwacie Miłek. Są bardzo, można powiedzieć, zawalone drzewami. No, rezerwat właśnie charakteryzuje się tym, że drzew wywrotów się nie usuwa z niego. Ale tym się charakteryzuje. Rozumiem, panie burmistrzu, ale mówię o szlakach, na szlakach. To jest taka sama sytuacja. Jeżeli to sprzecina ciąg piesze i drogowe, to nadleśnictwo takie powinno takie drzewa usuwać z ciągów szlaków pieszych i samochodowych. Jeżeli nie są usunięte, to zgłoszę. Okej, dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Ja mam. Pan Tomasz, proszę. Czy przod normalnie działa? Tak. I pytanie od mieszkańców ulicy Robotniczej o rewitalizację i placu zabaw i o boisko sportowe. Twierdzą, że mieli obiecane. Że mieli obiecane, że złożą wniosek. Ale nie złożyli wniosku mieszkańcy z inicjatywy lokalnej. I co teraz? No, trzeba się zainteresować tematem i przy następnym naborze wniosek taki złożyć. Wszystkie wnioski, które zostały złożone, dofinansowanie uzyskały. Oprócz jednego, który nie był rozpatrywany. Tak, no ale no, przyznam się, że ja się nie znam do końca, ale wydaje mi się, że no, skoro oni mają wspólnotę mieszkaniową, czy z funduszu remontowego nie mogłyby pójść pieniądze na rewitalizację placu zabaw? Nie, ponieważ to są pieniądze osób fizycznych i gminy, a plac zabaw jest własnością gminy. Aha, okej, okay, dziękuję. Służy do naprawy części wspólnej. Plac zabaw częścią wspólną według polskich przepisów nie jest. Po prostu trzeba przygotować jakąś kalkulację, jakie tam sprzęty mają być, co z tym ogrodzeniem. I taki wniosek naprawdę nie jest trudny. Dwie, trzy strony, kilka rzeczy trzeba wpisać. Czyli muszą czekać powiedzmy pół roku do zmiany budżetu? Nie, no muszą się przyszykować. Trzeba się przyszykować. Zrobić koncepcję, można iść do tych mieszkańców razem z nimi, zapytać się, jakie potrzebują tam do zabawy, jakie urządzenia, poszukać w internecie tych urządzeń, ich kosztów. My możemy taką mapkę narysować, zrobić kosztorys i wtedy można taki wniosek będzie złożyć i zrealizujemy to zadanie. Czyli można liczyć na pomoc kogoś z urzędu? Tak jest, bezwzględnie. Tak cicho mówię, bo jestem na sesji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś głosy w dyskusji? Jeszcze można? Wincza. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, właśnie jeszcze w sprawie tej strefy aktywnej dla Miłka. Ewentualnie możemy tak zrobić, że powinni tam pisać, a później... Na
wniosek został złożony do covidowego programu PGR, natomiast inny wniosek od mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej nie wpłynął, a mógł wpłynąć. Jest złożony projekt do COVID PGR, czekamy na rozstrzygnięcie. To jest jedyny fundusz, który jeszcze nie ogłosił wyników. Czyli dalszy ciąg, że nie będzie czegoś takiego realizowanego w tym roku też. Jeżeli pan radny się zaangażuje i złoży wniosek razem z mieszkańcami do inicjatywy lokalnej na następny rok, to jak najbardziej. A teraz mamy złożony wniosek do pana wojewody z funduszu COVID. Na kwotę podawałem na ostatniej sesji około 300 tysięcy złotych. Tak mi się wydaje. Na ostatniej sesji podawałem i czekamy na rozstrzygnięcie. Myśmy składali takie wnioski tu z Miłka a propos budowy takiej strefy właśnie. To nie jest żaden wniosek. Wniosek jest złożony wówczas, jeżeli jest ogłoszenie. Inicjatywa lokalna Nabór jest na stronie miasta Wojcieszów, jest na Facebooku. Można sobie pobrać i trzeba realizować, działać. Z inicjatywy lokalnej ile można dostać? 20 tysięcy złotych. I pan myśli, że za 20 tysięcy złotych wybudujemy taki plac zabaw, tak? No, zawsze coś można zrobić za 20 tysięcy. A proszę mi powiedzieć, to został zwiększony budżet do budowy oczyszczalni ścieków, czyli przetarg, można powiedzieć, że został uznany ten, który był ostatnio, tak? I firma została już wybrana. Nie została wybrana. Wszystkie informacje są na stronie BIP. Przetarg został, zostały otwarte oferty 26 kwietnia. Jest termin związania ofertą. Oferty są sprawdzane. Żeby można było wybrać firmę, musimy mieć zabezpieczone środki w budżecie. Nie możemy wybrać firmy, posiadając mniej 5 milionów złotych. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem tematów obrad dzisiejszej sesji zamykam 19. sesję Rady Miasta Wojcieszów. Dziękuję wszystkim radnym. Życzę przyjemnego weekendu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Że to jest normalna sesja. Po raz pierwszy prawdopodobnie, po raz pierwszy dobrze, jak powiedziałem, tam jak byłem w chłopaku, to było super. Było dobrze słychać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tam też było dobrze słychać, także... Tak, niektórych tylko członków tam, ale to tego nie rozwiążemy, jak też mam po prostu słaby mikrofon u siebie. Mm-hmm. No tak, oczywiście. No, ale do tej pory mieliśmy problemy i to duże problemy. Ja, ale... Jeszcze raz. Mówię, że to jest duży problem. No tak, no bo jak było z kamery, to ciężko. No ciężko, teraz jest takie inaczej. Ja to już widzę, że inaczej, ale tam byłem u nas, bo widzicie, że no zobaczymy, ja sobie otworzę to. Zaraz mogę panu pokazać, jak to wyglądało. Tak? Bo to się nagrywało też. Aha, tutaj od razu, tak? No dobrze. To można puścić kawałek.